Identyfikator podmiotu SCP-BL-280. Klasa podmiotu bezpieczne. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-BL-280 musi być przechowywany w pomieszczeniu, w którym odległość każdej ze ścian bocznych, a także sufitu od obiektu jest większa niż 5 metrów. Sama przechowalnia powinna znajdować się w odosobnionej sekcji placówki przechowującej obiekt. Obiekt aktualnie przechowywany jest w strefie PL-72. Obiekt nie może być przechowywany w jednej placówce z SCP-BL-281 i SCP-BL-282. Jakiekolwiek próby przeprowadzenia wspólnych testów są całkowicie zakazane, a ewentualne błędy administracyjne poskutkują postępowaniem dyscyplinarnym. Wszelkie badania na samym obiekcie obejmujące kontakt bezpośredni lub bliską obserwację muszą być przeprowadzone za pomocą robotów, których wysokość nie przekracza 75 cm. Na przeprowadzenie takich testów oraz na udzielenie dostępu do przechowalni wymagana jest pisemna zgoda kierownika projektu SCP-BL-280 oraz dyrektora placówki, w której znajduje się podmiot. W razie nieobecności któregoś z nich, do wydania takiej zgody upoważnieni są ich zastępcy. Aktualizacja procedur 30 sierpnia 2018 roku. Wewnątrz placówki, w której znajduje się SCP-BL-280, nie może przebywać Robert Ammerstein. W przypadku destabilizacji działania SCP-BL-280 podjęte muszą zostać odpowiednie kroki w celu odnalezienia przyczyny zmiany trybu działania podmiotu oraz zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom. Jeżeli stwierdzony zostanie niekontrolowany rosnący trend w postępie tego procesu, należy przeprowadzić ewakuację personelu z placówki, kiedy tylko sytuacja zacznie stwarzać bezpośrednie zagrożenie wobec reszty placówki. Jeżeli trend ten nie zacznie się odwracać po jednej godzinie od przeprowadzenia ewakuacji, ewakuowany personel należy wywieźć do innej najbliższej placówki, a na miejsce wezwane powinno zostać MFO Omega-10 Realiści w celu zidentyfikowania przyczyn takiego zachowania obiektu i wyeliminowania ich. Aktualizacja procedur 15 października 2018. Aby swobodnie poruszać się po specjalnej części bezpiecznej placówki, w której znajduje się przechowalnia SCP-BL-280, należy mieć przy sobie pisemne upoważnienie kierownika projektu SCP-BL-280 oraz dyrektora placówki, być członkiem projektu SCP-BL-280 lub być funkcjonariuszem ochrony przydzielonym do pilnowania tej sekcji budynku. Przepisy te nie obejmują dyrektora placówki, w której znajduje się obiekt, oraz dowódcy ochrony tej placówki. Funkcjonariuszy ochrony upoważnia się do użycia środków przymusu bezpośredniego w przypadku wystąpienia próby nieuprawnego dostania się do przechowalni obiektu lub ogólnego wtargnięcia na omawiany obszar bez odpowiedniego zezwolenia. Wobec każdego pracownika, który dopuści się złamania obowiązujących reguł dotyczących przebywania w sekcji bezpiecznej placówki, w której znajduje się SCP-BL-280, wszczęte zostanie postępowanie dyscyplinarne. Opis. SCP-BL-280 to maszyna oznaczona jako stworzona przez GOI-PL-198 Wspaniałości Mieszkaniowe SPZOO poprzez identyfikację umieszczoną na spodzie obiektu. Jest to sześcian o długości krawędzi wynoszącej 1 metr koloru czarnego o gładkiej fakturze i znacznym połysku. Dwie równoległe ściany posiadają na sobie półkoliste wypustki o bordowym połysku służące najprawdopodobniej do wysyłania sygnałów swojej obecności między obiektami bezpośrednio powiązanymi z SCP-BL-280, SCP-BL-281 oraz SCP-BL-282. Ściana do nich prostopadła posiada na sobie koliste wgłębienie o średnicy 75 cm i o głębokości około 20 cm. Wewnątrz którego widoczne są bordowo-czarne, włókniste struktury oraz ciemno-szare śmigło o nieregularnym kształcie, obracające się nieustannie ze zmienną prędkością. Materiał, z którego wykonane jest SCP-BL-280, nie jest znany. Ze względu na działanie obiektu, przeprowadzanie dokładnych badań dotyczących jego budowy jest aktualnie niemożliwe. Dotychczas każde próby naruszenia zewnętrznej części obiektu zakończyły się niepowodzeniem, a pobranie próbki włóknistej struktury we wnętrzu jest uniemożliwione przez ciągłe działanie obiektu. Około 4 cm od jednej z krawędzi wgłębienia górnej części podmiotu znajduje się przełącznik służący najprawdopodobniej do włączania i wyłączania urządzenia. Ze względu na działanie podmiotu, użycie tego przełącznika jest aktualnie niemożliwe, co powoduje, że nieznany jest aktualnie żaden sposób na zatrzymanie manifestacji anomalii podmiotu. Działanie obiektu polega na tworzeniu licznych anomalii i zniekształceń i wyrw w rzeczywistości, będących znakiem jej znacznej destabilizacji w promieniu w przybliżeniu 5 metrów od centralnego punktu górnej części urządzenia. W standardowych warunkach obejmuje ono jednak tylko obszar powyżej osi śmigła. W określonych okolicznościach obiekt przestaje działać standardowym trybem, zwiększając zasięg, geometryczne płaszczyzny oddziaływania, a
także intensywność swojego działania. Znalezienie się SCP-PL-280 w jednym budynku z SCP-PL-281 oraz SCP-PL-282 powoduje chociażby, że wpływ anomalii obejmuje wtedy cały obszar wokół podmiotu. Zasięg zwiększa się znacząco, a jego wpływ staje się jeszcze bardziej intensywny. Działanie obiektu dotyka bezpośrednio jakiejkolwiek materii znajdującej się w jego zasięgu, powodując, że ulega ona znacznej destabilizacji, fragmentacji, powielaniu. Niektóre jej fragmenty przestają też być rzeczywiste, mogą pozostać przy tym widocznymi. Takie zniekształcenie materii wiąże się również z szeregiem anomalii wizualnych obejmujących na przykład nagłe znikanie określonych fragmentów, pojawianie się ich, uwidacznianie się fragmentów całkowicie oddzielonych wizualnie od reszty. Wysunięto hipotezę, że spowodowane jest to łączeniem się wielu różnych rzeczywistości o różnym poziomie złożoności w obszarze działania podmiotu w jedną, niejednolitą i niestabilną całość. Identycznie u czegokolwiek, co znajdzie się w tym obszarze. Badania przeprowadzone nad obiektem powstałym w wyniku incydentu PL-280-1 pozwoliły na uznanie jej za potwierdzoną. Po wyjęciu spod wpływu urządzenia zdestabilizowana pod tym względem materia może po czasie ulec dalszej destabilizacji aż do momentu przykładowo całkowitego wypadnięcia z naszej rzeczywistości. Ulec procesowi stopniowej restabilizacji, która poskutkuje utrwaleniem się bądź wyeliminowaniem niektórych zmian, które zaszły. W przypadku materii ożywionej efekt ten może poskutkować utrwaleniem się zmian bezpośrednio uniemożliwiających funkcjonowanie danego organizmu. Długie, ciągłe i regularne przebywanie w zasięgu działania obiektu poskutkuje zawsze nieodwracalną destabilizacją podanej temu wpływowi materii. Podmiot ten znacząco odbiega od dotychczasowych wyrobów GOI-PL-198. Aktualnie próbuje się badać przyczyny takiego stanu rzeczy za pomocą analizy dokumentalnej pozyskania wszystkich trzech obiektów oraz przeprowadzonych nad nimi badań. Notatka. Od momentu pozyskania obiektu obserwowany jest trend rosnącej destabilizacji działania obiektu. Incydentalnie dochodzi do nagłych, coraz większych wzrostów i spadków działania obiektu. Niestabilna jest też jego intensywność, która momentami wzrasta znacząco lub wygasza się na jakiś czas całkowicie. Na początku nie były to zmiany zauważalne, co pozwoliło nam sporządzić ogólny opis. Im dłużej przechowywany jest u nas obiekt, tym większe są wspomniane wcześniej skoki. Zmienił się także model działania obiektu na materię, przybierając o wiele bardziej destrukcyjną postać. Zamiast deformacji i zaburzania ogólnej struktury rzeczywistości obiektów, dochodzi do ich nieodwracalnego zniszczenia i rozrzucenia po przechowalni. Monitorujemy ten trend i jesteśmy przygotowani do przeprowadzenia ewentualnej ewakuacji personelu placówki na czas nieokreślony do innego, najbliższego kompleksu fundacji. Zespół badawczy projektu SCP-PL-280. Aktualizacja. Dnia 15 stycznia 2019 doszło do skokowego nasilenia trendu destabilizacji SCP-PL-280. Nowa dynamika wzrostu utrzymuje się. W strefie PL-72 wprowadzony został stan kryzysowy, sytuacja jest monitorowana, a personel jest utrzymywany w gotowości do szybkiej ewakuacji. Aktualizacja. Działanie obiektów ustabilizowało się całkowicie dnia 4 lutego 2019. Aktualnie badane są przyczyny tych zdarzeń.